przeboje. Z czego jesteśmy dumni, co w sobie lubimy, czego nie ma nikt inny niż Polacy, no i w ogóle, co powoduje, że Polak Polakiem jest, a Polka Polką. No, chociaż to akurat jest czeski taniec, ta Polka, a wieszcz, nasz polski za ojczyznę swoją nie Rzeczpospolitą wysławia tylko Litwę. Kurczę, no. A czemu na Litwie nie piszą Polsko ojczyzno moja? No nie wiem. Trochę to jest zagmatwane, co nie? A więc dlaczego Mickiewicz pisał Litwo ojczyzno moja? Dlaczego na samym początku poematu będącego polską Biblią, archetypicznym tekstem naszej kultury, centrum polszczyzny, nie ma wezwania do Polski? No nie trudna to jest jednak zagadka, wystarczy przypomnieć sobie ówczesne rozumienie ojczyzny, czyli ziemi ojców. A na Litwie Mickiewicz się urodził. A że Rzeczpospolita była przez czas jakiś historycznie obojga narodów, czyli właśnie była połączona Unią Polska i Litwa, no to prawie wszystko jasne, chociaż z dzisiejszego punktu widzenia trochę to jest dziwne. Ale powiem wam, że lepiej się nie dziwić za nadto, przyjąć jak jest w końcu. Po jakiemu zagają pan Tadeusz do Zosi? Po polsko. A zdegustowany paryską lurą Mickiewicz mówił o kawusi, tak cytuję: takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. No to mamy sprawę wyjaśnioną. Kolejna, zaraz po 16:00. To suszenie prania na balkonie. Nie dajmy go sobie wydrzeć, o nie. Made in Poland w radiu Złote Przeboje.